Sytuacja jest zła. Nie wiem, czy nie najgorsza od momentu, kiedy Rosjanie zaczęli drugą fazę wojny. Rzeczywiście, Rosjanie zostali zaskoczeni w pierwszej fazie operacji, ale w trzeciej dobie już było widać takie zorganizowane punkty rosyjskiego oporu. Wbrew pozorom, to, to było dość szybko. Putin dotrzymuje słowa. Niedawno mieliśmy rocznicę śmierci. Prigorzyna obiecał Prigorzynowi, że nie pójdzie do więzienia, no i Prigorzyn do więzienia nie poszedł. Obiecał poborowym i ich matkom, że żołnierze poborowi nie będą ginąć na Ukrainie. No nie giną na Ukrainie, giną w Rosji. E, pierwsza faza, ocena 5. W drugiej fazie, no za mało wprowadziliście sił 4. Finalnie was zatrzymali. Ale obrona stała 3, średnia 3,75. No nie, na wojnie niestety jest tak, że albo, albo osiągnąłeś cel, albo nie. Jednak ludzie czuli się lepiej, jak widzieli, że służby miejskie sadzą kwiaty, niż budują barykady, no ale to jest takie trochę orkiestra na fitaniku. No. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla fundacji Rock'n'Roll. Wygraj życie. I oczywiście kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. A patronem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny, Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie. Czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów historii realnej w opisie pod tym filmem, a partnerem dzisiejszego odcinka jest rewelacyjna usługa InKONI, która ochroni was przed plagą obecnego internetu, czyli powszechnym śledzeniem i i zbieraniem danych wrażliwych. Dużo czasu spędzam online i moje dane i wasze dane również, nie ucie się co do tego, są zbierane, są to dane wrażliwe dotyczące Waszych zainteresowań, poglądów politycznych, stanu waszego zdrowia, również waszych bliskich, ale również wasze adresy e-mail, numery telefonu, numery kart. Wszystko to jest gromadzone, a następnie sprzedawane firmom. Efekt. Znacie, to znaczy zalew spamu telefony o rozmaitych firm, jakieś oferty handlowe, cały czas czuje się, wiecie, jakiś inwigilowany, a co gorsza, tego typu patologia może prowadzić do kradzieży tożsamości, czyli może zostać na was wzięty na przykład kredyt, albo wasze dane mogą zostać wykorzystane do innego przestępstwa, a to już są poważne poważne kłopoty. Według danych w zeszłym roku o 72% wzrosły przestępstwa przy użyciu kradzieży tożsamości, a więc warto się przed tym zabezpieczyć to gwarantuje wam właśnie Incogni. Działa to w bardzo prosty sposób. Zakłada się profil a potem możecie śledzić i będziecie dostawali informacje w jaki sposób Incogni te wasze dane kasuje od brokerów, którzy tymi waszymi danymi zarządzają. Co ciekawe, w Incogni możecie objąć tą ochroną również cztery osoby bliskie. I z pełną świadomością mogę Państwu polecić, sam jako ofiara tego typu praktyk, tę usługę, bo jest to rzeczywiście ważna rzecz, żeby z tą patologią, jaką jest powszechna inwigilacja, zbieranie danych, walczyć. Warto zachować prywatność i mieć takie poczucie, że nie jest się obserwowanym cały czas w sieci. A teraz najważniejsza informacja. Tak, Incogni przygotowało specjalny rabat dla widzów historii realnej 60% z kodem rabatowym HISTORIA REALNA. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Kciuk dla incogni, a już przechodzimy do rozmowy z panem pułkownikiem Lewandowskim, ale przypomnę państwu, że spotkacie się i ze mną, i z panem pułkownikiem Lewandowskim, i z Jackiem Bartosiakiem na weekendzie niepodległości w Kazimierzu Dolnym, 9-11 listopada tego roku. Wszystkie szczegóły o zapisach również w opisie. A moim i państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie do historii realnej. E, świeżo po urlopie, odpoczął pan? No, ja chyba mam trochę problem z odpoczynkiem, ale jakiś mały reset był. No to fajnie, zazdroszczę. Ja właśnie jestem teraz e, na e, urlopie wreszcie i mam do nagrania cztery odcinki historii realnej w trakcie urlopu, więc niestety specyficzne wakacje, wakacje pracujące. Panie pułkowniku, dzisiaj chciałbym omówić z panem operację Kurską oraz to, co się dzieje się pod Pokrowskiem, bo oczywiście sytuacja na froncie zrobiła się bardzo interesująca i tragiczna jednocześnie, ale zanim przejdziemy do pól bitewnych Ukrainy, chciałbym pana zapytać o to, czym żyje Polska od dwóch i pół dnia, czyli dron Szachet, Podobno wleciał na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a więc kolejny rosyjski pocisk. No i znowu ta sama dyskusja zestrzelili, nie zestrzelili. Dlaczego? Czy to jest w ogóle pewna informacja? Zresztą na pewno obiekt wleciał. Na pewno nie był to ani pocisk balistyczny, ani pocisk manewrujący, bo to analiza. Jego, jego widma, yy, y, które na radarze i, i, i trajektorii lotu, prędkości i tak dalej <coughs> pozwoliła wykluczyć y, y, pociski o, o napędzie y, y, rakietowym, odrzutowym. Więc najprawdopodobniej dron tego, tego dnia, w zasadzie tej doby, y, Rosjanie odpal, wystrzeli ponad 100 dronów. No, i najwyraźniej któryś im się z tej smyczy urwał i przekroczył granicę z Polską. Kwestia teraz zestrzelenia. No, by go nie zdążyliśmy po prostu zestrzelić, dlatego że z tego, co słyszymy ze słów dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, bo to. Dowódca operacyjny tak? i dowództwo operacyjne współpracujące z Centrum Operacji Powietrznych. Samoloty były w powietrzu, ta, ta para dyżurna. One zostały wysłane w rejon incydentu. No i słyszymy, że identyfikacja wzrokowa była niemożliwa ze względu na mm, niski pułap chmur. Te drony, z tego co pamiętam, są w stanie. Lecieć na wysokości do 4000 metrów. pokrywach, chmur gdzieś tam było na dwóch tysiącach, chyba tego dnia. A no warunkiem jest tak zwana pozytywna identyfikacja celu, odbywająca się wzrokowo. Czyli pilot samolotu, ewentualnie śmigłowca, musi zobaczyć, co leci i teraz. On też nie podejmie decyzji, tylko informuje o pozytywnej identyfikacji celu, i teraz on jest w kontakcie z Centrum Operacji Powietrznych, ale decyzję podejmuje dowódca operacyjny, z tego co słyszymy, który jest w nie musi być fizycznie, ale jak gdyby jest w kontakcie z dyżurną służbą operacyjną. Zakładam, że ten łańcuch cały skrócono. Nie znam szczegółów, no, a nawet gdybym znał, też bym o nich nie mówił. Myślę, że, że to po doświadczeniach, po doświadczeniach z wcześniejszych incydentów ten cały łańcuch decyzyjny doprecyzowano, skrócono. No ale tak czy inaczej, pilot musi w, od, w odpowiedzi usłyszeć: OK, od, odpalaj, zniszcz. I to zajmuje czas. Problem jest też taki, że nasze maszyny, które prowadzą te patrole w pasie przygranicznym, one nie mogą tankować w powietrzu, dlatego że nie mamy samolotów, cystern tak zwanych, czyli maszyny do, do tankowania. Nie kupiliśmy ich. W swoim czasie taki zamiar był, nic z tego nie wyszło. To bodajże było za rządów ministra Macierewicza chyba, gdzie była taka koncepcja, ona wtedy nie przeszła. Jeżeli maszyna nie jest w powietrzu, jest w tak zwanym dyżurze bojowym. Z tego co pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, był pan generał Drewniak, bo on tu jest specjalistą. On chyba wspominał, że 10 minut do momentu startu tyle, tyle potrzeba, żeby maszyna znalazła się w, w powietrzu maszyny, bo to z reguły tak zwana para dyżurna no, czyli mamy 10 minut, czas do lotu, czas decyzji czyli niewiele czasu pozostaje na przechwycenie potem. Są jeszcze dwa sposoby, żeby drony, akurat drony niszczyć, czyli mamy systemy walki radioelektronicznej, czyli niekinetyczny sposób strącenia drona, czyli po prostu zakłócenie jego toru lotu, spowodowanie, żeby, żeby dron spadł. Takich systemów, które by to umożliwiły w przypadku tego typu dronów nie posiadamy. No i obrona naziemna, przeciwlotnicza, czyli systemy lufowe bądź rakietowe, które pozwoliłyby ten dron po prostu ogniem z ziemi zestrzelić, a te zdolności dopiero odtwarzamy po latach zaniedbań. O tym też tutaj na kanale mówiliśmy. No i sytuacja jest taka, jaka jest. Przy czym też trzeba pamiętać, że mm, Zestrzelenie drona czy pocisku rakietowego musi uwzględniać, bo to jest nad terenem naszego kraju. Uwzględniać miejsce, gdzie do zestrzenia dojdzie, żeby szczątki zarówno drona czy rakiety, jak i efektora, czyli tego, czym został zestrzelony, te szczątki nie spadły na tereny zaludnione i nie spowodowały ofiar. Więc tu, to nie jest prosta sprawa. Oczywiście. I tutaj według informacji, które pojawiły się w mediach dron szachet najprawdopodobniej wleciał na 25 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej na terenie gminy Tyszowice. A więc, drodzy Państwo, znowu się najedliśmy strachu. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Jak rozumiem, poszukiwany jest ten dron, czy też jego szczątki, to co z niego zostało? Będziemy śledzić sytuację, natomiast wraca pani pułkowniku przy tej okazji stara dyskusja, zestrzeliwać nad Ukrainą, czy nie zestrzeliwać. Teraz Zełoński z okazji dnia niepodległości gościł w Kijowie duda, prezydenta Dudę i rozmawiali na ten temat. No i Zełęński mówi tak: Polska się waha. Bo się boi sama podjąć tą decyzję, no taki jest sens tej, tej wypowiedzi, ale my, Ukraińcy, byśmy bardzo chcieli, żeby NATO i Polacy zestrzeliwali pociski nad zachodnią Ukrainą. Są tacy, którzy przyklaskują temu pomysłowi, ale wielu ludzi obawia się, że po prostu Ukraina chce wciągnąć Polskę w wojnę i NATO w wojnę z Rosją w ten sposób. Jaki pan ma pogląd w sprawie tej ukraińskiej propozycji? Proszę tak, prezydent Ukrainy doskonale wie, że Polska nie podejmie takiej decyzji sama, będąc członkiem sojuszu, dlatego że jest to bezpośrednia interwencja na obszarze konfliktu zbrojnego, a Polska jako państwo należące do sojuszu militarno-politycznego, jakim jest NATO, nie może podejmować decyzji o wzięciu udziału w konflikcie, bo jest to wzięcie udziału w konflikcie. To musi być decyzja NATO. I przyznam, że trochę się dziwię, że prezydent Zełęcki do tematu wraca, gdzie doskonale wie, że musi być to decyzja natowska, a NATO obecnie powiedziało, jeżeli chodzi o tą inicjatywę, nie. Więc nie wiem tutaj y, 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 jak gdyby co jest celem, być może w ten sposób chce wy, wywrzeć presję na Polskę odnośnie przekazania kolejnych samolotów MiG-29, czyli okej, okay, no nie możemy zestrzeliwać tych rakiet i dronów, ale jednak damy wam te MiG-29, więc tu, to jest ewidentne wybieranie na nas, na nas presji, zresztą słusznie nieskutecznej. tak? Tu odpowiedź była jasna, że nie wyjdziemy przed szyk, to musi być decyzja NATO i nie, nie przekażemy na razie migów 29, dopóki nie będziemy mieli samolotów, które je zastąpią. Oczywiście można zertąć stronę na przykład Amerykanów, którzy spokojnie mogliby nam przekazać przy swoich zasobach e, używane nawet maszyny F-16, które by te migi 29 zastąpiły. No, tutaj e, e, koncepcja F-16, o tym też mówiliśmy, ona zajmie lata, tak? Zbudowanie zdolności ukraińskiej na samolotach F-16 ze względu na no, relatywnie niewielką liczbę pilotów, którzy mm, spełniają wymogi na te maszyny, potem długi okres szkolenia, zupełnie inna logistyka tych maszyn i tak dalej, i tak dalej. Więc to to nie będzie tak, że w przyszłym roku niebo zaroi się samolotami F-16 w, w ukraińskich znakach. No, no tak, tak, niestety nie będzie. Tych maszyn będą, te maszyny będą się pojawiały partiami, stopniowo, no ale im więcej maszyn, tym większe problemy ukraińskie z logistyką tych maszyn. To są maszyny wymagające. No Polska przygotowywała przygotowywała swoją logistykę dla Fów. Latami i, i logistykę dla F35 też już przygotowuje od dłuższego czasu i, i to kosztuje naprawdę olbrzymie pieniądze. Przy tym no, na te nasze działania nie spadają w odróżnieniu od Ukrainy na szczęście, rosyjskie rakiety, prawda? A Ukraina jeszcze to wszystko musi przygotować pod ogniem rosyjskim. Trzeba pamiętać, że wszystkie ukraińskie lotniska. Są w zasięgu rażenia Rosjan i są pilnie obserwowane, więc każda, każde ruchy związane z f będą przez Rosjan kontrowane. Więc tu, tu, jak gdyby, MIGI 29 byłyby rzeczywiście Ukrainie potrzebne. A ja powiem szczerze, że trochę, trochę dziwię się, że już. Ponad rok temu nie, nie wykonano takiego ruchu, a Polska proponowała takie rozwiązanie, czyli my dajemy Migi, a dostajemy na przykład F. Nic się nie wydarzyło. To też trochę pokazuje, że nadal, nadal takie dajemy to, co mamy. Niekoniecznie jest prawdą, jeżeli chodzi o kraje zachodu i, i, i wsparcie Ukrainy. Tak, jeszcze proponuję do tej presji, jaką Załeński na Polskę wywiera, bo to jest bardzo interesujący temat, wrócić na koniec, bo Załeński naprawdę tutaj ostre rzeczy mówił ostatnio. Natomiast chciałbym omówić z Panem, Panie Pułkowniku, to, co się dzieje na froncie, bo mamy sytuację rzeczywiście niesamowitą, bo mamy dwa kierunki. Z jednej strony Obwód Kurski, z drugiej Pokrowsk i Donieck. Może zacznijmy od tego pierwszego. Ja mam takie wrażenie, że jakby moment kulminacyjny tej operacji ukraińskiej, zaczepnej, już mamy za sobą. Czy może, pan, może zacznijmy od przedstawienia, pani pułkowniku, obecnej sytuacji? Co tam właściwie teraz się dzieje? To jest stroną nacierającą. Znaczy, inicjatywa jest nadal po stronie ukraińskiej, natomiast tą inicjatywę powoli tracą, jak pan redaktor wspomniał, dlatego że no, operacje zaczepne ja, ja cały czas unikałem słowa ofensywa. Dlatego, że no, obserwując zdolności ukraińskie i, i jak gdyby rozwój wydarzeń, byłem skłonny uznać, że jednak siły, które Ukraińcy skierują do tych działań, one będą bliższe poziomu operacji zaczepnej niż e, e, ofensywy, która jak gdyby w skali jest z definicji większa, przynajmniej powinna być. I Rzeczywiście, no przy tego typu operacjach musi następować coś takiego, co się nazywa potęgowaniem uderzenia. Czyli atakujemy, mamy sukces, oceniamy sytuację i tam, gdzie potrzeba, kierujemy kolejne siły, kolejny sukces, kolejne siły, kolejny i tak dalej, żeby przeciwnik nie mógł się otrząsnąć z tego szoku po uderzeniu, które udało się uzyskać, który ten szok dzięki zaskoczeniu i nie zorganizował obrony. No i w tym wypadku było pierwsze uderzenie zanim poszło kolejne i to było takie zgodne ze, ze sztuką i to był ten okres największych postępów ukraińskich czyli pierwsze trzy doby i potem te działania zaczęły bardzo szybko spowalniać. Dlaczego no, nie pojawiły się kolejne siły po stronie ukraińskiej, na tyle duże, że mogły przełamać punkty oporu, które Rosjanie w trzeciej dobie już zorganizowali? I tutaj my jesteśmy bardzo skłonni, no bo, bo jest to zrozumiałe, lekceważyć Rosjan. Niesłusznie, niesłusznie. Oczywiście narracja, że fakt, że armia ukraińska weszła i przez dwie doby niemalże niepowstrzymywana, tak? Zajmowała terytorium Federacji Rosyjskiej i ta narracja, że to jest słabość militarna państwa, to jest prawda. Natomiast... Taka narracja, że zaraz się to wszystko posypie, ukraińskie dowództwo absolutnie niekompetentne, władze miejscowe całkowicie niekompetentne. No, no one to wszystko rzeczywiście, z pozycji takiej definicji zarządzania kryzysem czy wojną z perspektywy zachodniej, to było wszystko upośledzone. Natomiast, mimo wszystko, ewakuacja ludności się odbyła, po części środkami własnymi, po części jednak to było zorganizowane przez miejscowe władze. Natomiast już y, y, organizacja y, takich obozów przejściowych dla uchodźców poszła zna, znacząco gorzej, ale w końcu zorganizowane zostało. Rzeczywiście Rosjanie zostali zaskoczeni w pierwszej fazie operacji. Ale w trzeciej dobie już było widać takie zorganizowane punkty rosyjskiego oporu. Wbrew pozorom, to, to było dość szybko. Te siły, które zostały rozbite przez Ukraińców w pierwszej fazie, to, były, to byli przede wszystkim żołnierze poborowi bodajże 488 z tego, co pamiętam, pułk strzelców zmotoryzowanych, czyli po naszemu piechota zbechanizowana, złożona z poborowych. Tam w zasięgu tego pierwszego uderzenia znalazły się chyba dwa rosyjskie bataliony. I co ciekawe mamy, wiemy, jak to wyglądało z perspektywy rosyjskiej, bo pojawiają się wywiady z rosyjskimi jeńcami poborowymi właśnie. Którzy opowiadają, jak to wyglądało i w przypadku bodajże 17. batalionu, pierwsza, pierwsza ukraińska salwa zniszczyła stanowisko dowodzenia batalionu i magazyn broni. Okazuje się, że rosyjscy poborowi mieli broń w magazynie broni, tak jak w czasie pokoju. Nie nosili broń z sobą. Tak jak jeden z tych poborowych mówi. Bo dowództwo się obawiało, że ktoś się postrzeli, bo mieli takie incydenty. No i tu, tu jak gdyby. No ja, ja bym się, panie redaktorze, nie śmiał, bo właśnie się dwóch naszych żołnierzy postrzeliło na granicy. No tak przy okazji. Natomiast nikt naszym żołnierzom z tego powodu broni nie zabiera. Jednak. Prawda? A tu. Tutaj oni nie mieli broni. No i, no i proszę sobie wyobrazić sytuację, stanowisko dowodzenia rozbite, duża część broni zniszczona. No i, i słychać szczęk, gąsienic, rycie, wycie silników i, i zbliżają się czołówki ukraińskie. No, i dowództwo batalionu pod koniec dnia zniknęło, ale ono jak gdyby się raczej nie tyle uciekło, co przemieściło się gdzieś tam w głąb, a się okazało, że mieli jeden pojazd tylko, więc wszystkich zostawili, wsiedli do tego jednego pojazdu, który mieli, no i pojechali. No, o czym to mówi? No, mówi, że rzeczywiście Rosjanie mają poważny problem z transportem kołowym, na przykład. Czyli te jednostki. Y, 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 które, które nie są zaangażowane w konflikt, mają minimalną ilość transportu kołowego, dosłownie. No bo jeżeli, jeżeli sztab batalionu ma tylko jeden pojazd, no i tam został pluton dowodzenia. To byli najprawdopodobniej żołnierze z plutonu do, dowodzenia, no, który zabezpiecza, jak gdyby z definicji sztab. No i jeden z tych jeńców był łącznościowcem. Jako specjalność wojskowa, i głównie sprzątał, zbierał butelki, kiedy tam służył. tak? On nie ćwiczył łączności, nie pracował na radiostacji. Najprawdopodobniej no tych radiostacji nie było. Drugi z żołnierzy był strzelcem, czyli powinien obsługiwać jakąś tam broń, stać na warcie. O, pracował w magazynach. On był rzucany z magazynu do magazynu i pracował w magazynach. No i no i ci żołnierze mieli zatrzymać ukraińskich weteranów, oczywiście nie zatrzymali, tam dowodzenie przejął początkowo jakiś Chorąży i to jest ciekawostka, panie redaktorze, że dowodził Chorąży, dlatego że Rosjanie w czasie reform Sierdiukowa zlikwidowali Korpus Chorąży. Czyli jeżeli dowodził Chorąży, to oznacza, że był to powołany rezerwista sprzed wielu lat, bo tych stopni już, Aktualnych w armii rosyjskiej nie ma. A tam jest mowa, że dowodził nami chorąży. Potem dowodzenie przejął porucznik szef łączności. Okazało się, że sztab wyjeżdżając nie zabrał ze sobą szefa łączności. No, możliwości jest kilka. Pierwsza, szef łączności się nadawał tylko do tego, żeby nadzorować sprzątanie. Druga, że tych łączności po prostu nie było, więc dowódcy batalionu szef łączności potrzebny nie był. Albo trzecia, no dla chłopa zabrakło miejsca w samochodzie. W każdym bądź razie oni kolejne tam 24 godziny przez lasy się wycofywali, i w momencie kiedy pojawiły się czołówki ukraińskie, po prostu się poddali. Tak to wyglądało z perspektywy, z perspektywy rosyjskiej. I, i tu, jak gdyby, no powiem szczerze, że to nie są wydarzenia, o których byśmy nie poczytali w czasie konfliktów. Naprawdę, możemy sięgnąć do drugiej wojny. Pan redaktor zna teksty źródłowe. Takich opowieści możemy znaleźć dużo. Też po stronie polskiej. Prawda? Tu nie było jakiejś panicznej ucieczki. No, no, tu było fatalne przygotowanie do walki, po prostu. Fatalne nasycenie sprzętem. Ale tu, tu nie było jakiegoś rozpaczliwego rzucania broni. On nie było czego rzucać, notabene. Ale też warto zauważyć, że ci żołnierze przez kolejną dobę pozostali w szyku, chociaż część z nich nie miała broni. Z tych rozmów wynika, że uciekł na 25, uciekł jeden. Nie wiadomo, co się z nim stało, ale pozostali wykonywali rozkazy. Natomiast oczywiście skończyło się tak, jak y y musiało. No bo nie, nie mając broni, tak, nie mając wsparcia, nie mając łączności, no po prostu finalnie dostali się do niewoli. Ja znam też wiele takich opowieści z, z, z konfliktów naszych. Okej, okay, ale trochę to było taki, taki off top, ale myślę, że interesujący dosyć jak to, jak to y y wyglądało. W trzeciej dobie ta walka Bardzo zostaje podjęta. Przepraszam, chciałem tylko powiedzieć właśnie o tym, że początkowo jest ten element zaskoczenia, o którym pan mówi. Rosjanie są nieprzygotowani, ale potem, mówiąc kolokwialnie, jak teraz mówi młodzież, Rosjanie się po prostu ogarnęli. I jak rozumiem, zaczęli i ten tempo ukraińskiej, ukraińskiego rajdu, tak to nazwijmy, po prostu zaczęło spadać. Tak, w trzeciej dobie widać, że ten opór tężeje. Z całą pewnością w obwodzie kijowskim znajdował się rosyjski speclaz, dlatego że on prowadził działania z, z, będącym pod, w będącym po drugiej stronie granicy obwodzie Sumskim. Więc tutaj działania rosyjskiego speclazu nie zdziwiłbym się, gdyby operatorzy speclazu przejęli dowodzenie nad tymi grupami wycofujących się poborowych. To się zdarza w, w, w działaniach armii kiedyś radzieckiej, obecnie rosyjskiej, że to właśnie żołnierze wojsk specjalnych e, 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 zmuszeni do e, e, koordynowania tego, co się dzieje, przejmują bezpośrednio do, dowodzenie. Było to możliwe. Natomiast tam jednak znajdowały się, się siły, które nie zostały dotknięte tą pierwszą falą ataku. Czyli był jeszcze jeden, co, co najmniej jeden pułk strzelców zmotoryzowanych, siły bezpieczeństwa i tak dalej dawały ekwiwalent kolejnego pułku. Tak czy inaczej ta obrona tężeje. Widać uderzenia artylerii rosyjskiej i przede wszystkim lotnictwa, czyli 125. Pojawiają się śmigłowce szturmowe. Ukraińcy tracą kilka maszyn. Przepraszam, Rosjanie. Tracą kilka maszyn. Ukraińcy, co ciekawe, używają własnego lotnictwa też, przy czym Ukraińcy mieli bardzo dobrze rozpoznane pozycje rosyjskie, czyli uderzenia właśnie trafiają w, w sztaby, w węzły łączności, w punkty oporu. To wszystko jest w tej pierwszej fazie zniszczone. Achmat, który miał wspierać, czyli kadyrowcy który miał wspierać poborowych, no najwyraźniej się nie sprawdził, nie ma informacji o jakimś zażartym oporze tych formacji. Ukraińcy prą naprzód, tym niemniej, no im więcej terenu, tym następuje mniejsza koncentracja sił, stąd pojawia się kolejna, kolejne elementy, wchodzą do walki, pozwala to podtrzymać tą inicjatywę, Rosjanie dość rozpaczliwie w pierwszej fazie przerzucają siły, głównie, głównie z kierunku Charkowskiego i z tego północnego odcinka frontu, czyli ta linia kupiańsk swatowe kremina przede wszystkim stamtąd, plus podrywają WDW z innych kierunków, ale nie z centralnego Donbasu raczej, tylko yy, za poroże, no, Pozwala to im uszczelniać obronę, podnoszą straty, Wiedzieli, mieliśmy filmy, gdzie jedna z kolumn rosyjskich w dużej części została zniszczona ze względu na bardzo nieprofesjonalne przemieszczenie. Tutaj ewidentna wina rosyjskich dowódców, którzy w miarę zwartą kolumną pojazdów kołowych, ciężarówek weszli w zasięg rażenia ukraińskich HIMARS. Nie zmieniło to sytuacji, że obrona tężeje, a Ukraińcy nie wprowadzają znaczących kolejnych rzutów do walki. Wynik mógł być jeden. No, operacja się zatrzymała. Tu nie ma cudów. Siły przeciwnika rosną, ukraińskie są stałe. Albo rosną ze, ze, ze słabą dynamiką, niewystarczającą. Ukraińcy podejmują de, decyzję, żeby izolować część rosyjskiego zgrupowania na kierunku Tetkino, czyli niszczą mosty na rzece Sejn. Rosjanie nie wycofują tego zgrupowania, budują przeprawy mostowo-pontonowe, czyli mosty pontonowe. Ewidentnie zamierzają walczyć tu o każdy metr kwadratowy, to widać. I Rosjanom się to udaje. Czyli takie, takie kierunki jak, jak Korenewo, niewielkie miasteczko, które Ukraińcy zaatakowali już w pierwszej fazie. Operacji dalej się broni, czyli to jest jak gdyby <laughs> kierunek, tak jak zaczęliśmy, czyli to zgrupowanie Tetkido, potem mamy rzekę Sejn, to zgrupowanie rosyjskie częściowo izolowane tą rzeką walczy. Ukraińcy nacierają po drugiej wzdłuż, dru, drugiego brzegu rzeki. Nieskutecznie obrona rosyjska tam stężała, dalej mamy Korenewo, broni się, co nie pozwala Ukraińcom uderzyć na Największe w regionie miasto, czyli Rylsk. Do Pró no, próbowali obejść Korenowo, ale też zostali zatrzymani. Potem mamy, potem mamy miejscowość, kromskie byki bodajże, nazywa się. Tutaj też od dłuższego czasu toczą się walki. No, Ukraińcy nie są, nie są w stanie pójść dalej. Ta obrona jest skuteczna. Dalej mamy mm, próby y, uderzenia w kierunku Kurska odparte przez Rosjan, tam nawet Rosjanie prowadzili niewielkie kontrataki. Bardzo zacięte walki na wschód od Suzy, czyli miejscowości, którą Ukraińcy zajęli w drugiej, trzeciej dobie, bardzo szybko takim szybkim podejściem. Tam chyba niewielkie walki miejskie odbywały się. Rosjanie nie bronili tej miejscowości. W taki uporczywy sposób, tam obrony stałej, nie udało im się zorganizować. No i potem uderzenie na wschód, takie transgraniczne trochę, no może nie transgraniczne, ale wzdłuż granicy, czyli na, na miejscowość Giri. Tam Ukraińcy usiłowali takim zaskakującym atakiem zdobyć tą miejscowość, nie powiodło się, ponieśli dość bolesne straty, przeszli do działań regularnych bez większych sukcesów. Rosyjska obrona tam jest stabilna, czyli, re, reasumując, operacja na chwilę obecną utknęła, jeżeli chodzi o postępy, i bez wprowadzenia dodatkowych sił ze strony ukraińskiej, to się raczej nie zmieni. Ja muszę powiedzieć, panie pułkowniku, że na początku tak. Był ta słynna mgła wojny, nie wszystko do nas docierało, ale ja bardzo uważnie obserwowałem te komunikaty syr Syrskiego, który podawał tam co jakiś czas, co mają. I na początku, z dnia na dzień, podawał, że jest coraz więcej miejscowości, coraz więcej terenu, ale w pewnym momencie to stanęło. I teraz y, najnowszy jego y, raport jest taki: 1294 km2 Rosji. Okupujemy i 100 miejscowości. On mówi to samo mniej więcej od 10 dni. To chyba najlepiej pokazuje, że to się nie posuwa do przodu. Rosjanie tymczasem, jak tutaj wyczytałem, dzisiaj zgromadzili już jakieś 30 tysięczne siły, które będą uderzały i próbowały wymieść Ukraińców z tego terenu, który Ukraińcy zajęli. I w związku z tym pytanie o przyszłość. Jak pan widzi, Dalszy rozwój tej bitwy? Czy Ukraińcy się okopią, będą się bronić, czy się wycofają? Jakie jest Pana przewidywanie, co się dalej stanie z tą operacją Kurską? Ja byłbym ostrożny z tymi 30 tysiącami jednak. Myślę, myślę, że tam nadal 30 tysięcy nie ma, ale docelowo zapewne będzie. Czyli tu mówiąc o 30 tysiącach, myślę, że tutaj ktoś policzył siły, które już są zaangażowane. I siły, które przemieszczają się w kierunku operacji. Teraz po stronie ukraińskiej mamy siły rzędu między 10 a 15 tysięcy. Na tyle się powszechnie ocenia, moim zdaniem słusznie. I tam jest ekwiwalent czterech brygad plus elementy kolejnych czterech. Mniej więcej ogólnie powiedzmy sobie, sześciu, z czego w walce jest połowa, bo to, to trzeba pamiętać, że, że nie całe ukraińskie zgrupowanie zaangażowane w walkę. No tak się nie da. Zresztą podobnie jak rosyjskie. I teraz znaczna część sił ukraińskich to są siły wojsk pojeźdźno-desantowych, Tam są Elementy, duże elementy, a być może całe nawet, z trzech ukraińskich brygad aeromobilnych i pośrodkowo desantowych, to są takie brygady uważane słusznie za elitarne. No i teraz, jeżeli Ukraińcy przejdą do obrony, to prawdopodobnie te brygady stamtąd jednak wyjdą. One będą potrzebne do innych działań. Być może zastąpią ich jednostki SOD, czyli odpowiednik naszego WOD, trochę. Ukraińcy przerzucili tam sprzęt inżynieryjny, co by wskazywało, że jednak będą planowali opór. Te działania, które są obecnie prowadzone, no nie wskazują, żeby Ukraińcy przygotowywali się do wycofania, więc to nie będzie raczej odwrót. No możliwości dwie są. Albo takie długotrwałe działania opóźniające i stopniowe wycofanie, albo obrona, obrona stała, czyli uporczywe tkwienie na zajętych pozycjach. Ja byłbym ostrożny, czy Ukraińcy zdecydują się na obronę stałą w sytuacji tego, co się dzieje na innych odcinkach frontu, aczkolwiek nie odpowiem, co zrobią, tak? No, 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 nie wiem po prostu. Możliwości dwie są: raczej ofensywy nie będzie, tak? Natomiast jest jeszcze inna możliwość: kolejne uderzenie wiążące po stronie Ukraińców na któryś z obwodów, bo mamy jeszcze obwód bryjański i Tutaj wczoraj zaczęła się jakaś dość poważna taka akcja, nie powiem jeszcze operacja, <coughs> przepraszam, ale akcja ze strony ukraińskiej, gdzie kilkuset żołnierzy zaatakowało co najmniej dwa punkty kontrolne w Biańsku. Natomiast tu trzeba pamiętać, że już takiego zaskoczenia nie będzie. Jeżeli chodzi o atak, mogą być spore postępy, ale Krem nie zostanie zaskoczony. Mało tego, warto zauważyć, że minister obrony Rosji powołał grupę zadaniową, która jest odpowiedzialna za wszystkie trzy obwody. Czyli jak gdyby obwód kurski, Briański i Białgolocki, wszystkie siły tam scalono. Jako jedną operację. Wniosek z tego, że Rosjanie zakładają, że, Rosjanie, że Ukraińcy mogą podjąć działania w którymś z tych jeszcze dwóch obwodów. Więc tu, tu nie będzie raczej zaskoczenia. Ale jest możliwość, że Ukraińcy takie działania podejmą, co może stworzyć dogodniejsze warunki dla sił rozmieszczonych w obwodzie kurskim. Ale czy tak będzie, nie wiem. Mogę przedstawić. Opcje tak, czyli obrona uporczywa, działania opóźniające, wycofanie albo kolejne uderzenia, które osłabią presję Rosjan na, na, na zgrupowanie kurskie ukraińskie. Natomiast na razie nie widać, żeby Rosjanie się przygotowywali do dużego kontruderzenia na, w obwodzie kurskim. Ja sądzę, że Rosjanie są gotowi akceptować okupację własnego terytorium, po to, żeby zachować zdolności w Donbasie. No tak, ja myślę, panie yy, pułkowniku, że szukając odpowiedzi na pytanie, co teraz robią Ukraińcy, warto zadać pytanie, po co oni właściwie tam weszli. Może to nam da jakąś podpowiedź, no bo Zełański mówi, że operacja Kurska była elementem szerszych działań i nacisków na, na Rosję, żeby Rosja się zgodziła na rozmowy pokojowe i zawieszenie broni. Może rację mają ci, którzy uważają, że to jest jakaś karta przetargowa, że cel jest polityczny, a nie militarny, że ten kawałek obwodu Kurskiego jest potrzebny, żeby potem przy stole rozmów yy, się mieć za co wymieniać. To się celów było pewnie kilka. Zapewne ten, o którym mówi prezydent Ukrainy, czyli karta przetargowa, pokazanie zdolności zaczepnej armii ukraińskiej, że proszę, jak nam dacie uzbrojenie, to, to jesteśmy w stanie atakować. Warto zauważyć, że tam użyto sprzętu produkcji zachodniej nie bez powodu. Chodziło właśnie o, o Pokazanie, że, że jeżeli mamy sprzęt, to, to potrafimy skutecznie atakować i, i pokonywać Rosjan. Był cel militarny, czyli założenie, zmuszenie Rosjan do osłabienia nacisku na, na innych kierunkach I, i ten cel się nie powiódł, to już wiemy, tak? Jakie będą skutki pozostałych, to. To są cele polityczno-strategiczne, więc potrzeba czasu, żeby, żeby zaobserwować efekty. Natomiast ten cel bliski, ten taki poziomu operacyjnego, czyli osłabienie nacisku Rosjan, nie powiódł się. Rosjanie nie połknęli tego haczyka, nie wstrzymali działań zaczepnych, zaakceptowali raczej utratę terytorium. Są skłonni relatywnie wolno budować zdolności do kontruderzenia w obwodzie kurskim, ale utrzymują presję w Donbasie. No tutaj Putin podjął decyzję, że jednak żołnierze, że jednak poborowi będą walczyć. No, no z, dru z drugiej strony, wojna nie jest śmieszna, ale poz pozwolę sobie na pewien sarkazm. Putin dotrzymuje słowa. Niedawno mieliśmy rocznicę śmierci Prigożyna. Obiecał Prigorzynowi, że nie pójdzie do więzienia, no i Prigorzyn do więzienia nie poszedł. Obiecał poborowym i ich matkom, że żołnierze poborowi nie będą ginąć na Ukrainie. No nie giną na Ukrainie, giną w Rosji, prawda? No więc od słowa dotrzymał. Natomiast mówiąc poważnie. No, angażowanie poborowych, przynajmniej do stawiania tego oporu, no, pozwala, pozwala Rosjanom pozwala Rosjanom na mm, taki nieco bardziej, lepiej zorganizowany niż począt początkowo przerzut sił no, i konsolidację obrony. Ja nie wykluczam, że Rosjanie nawet się trochę cofną jeszcze, dlatego że oni na swoich tyłach przygotowują ciągłą linię fortyfikacji ziemnych. I jeżeli, jeżeli nie, nie nastąpi dość szybko taka ofensywa rosyjska, nic na to nie wskazuje kontr może tak. Kontruderzenie rosyjskie a na razie chyba nie nastąpi. Ja bym nie wykluczał, że Ukraińcy jeszcze teren zajmą. Ale to będzie planowe wycofanie Rosjan na te pozycje, które sobie budują na tyłach. Więc do do Cel militarny, stricte, czyli osłabienie uderzenia w Donbasie, z tego co widzimy, nie powiódł się. Ja, panie redaktorze, od mniej więcej po tygodniu, kiedy Ukraińcy spowolnili swoje działania zaczepne i już w zasadzie można było wnioskować, że, że to koniec tych dużych sukcesów, ja dużo częściej zerkałem na mapy i informacje z Donbasu niż z obwodu Kurskiego, bo mnie bardzo interesowało, czy, czy stamtąd zaczną znikać rosyjskie pułki i brygady i zostaną przemieszczone pod Kursk. Tam kilka elementów przemieszczono, podobno podczas IFR-u, ale nie z, z kierunku Pokrowskiego. Tutaj nie mam informacji. Być może jakaś kompania, jedna, druga została zabrana, wojsk powietrzno-desantowych, desant, no ale to były siły istotne dla, dla Kurska, ale prawie nieistotne dla tego, co się dziaje, dzieje, działo, dzieje w centralnej części Donbasu. No właśnie, naturalny sposób, panie pułkowniku, przechodzimy do drugiego odcinka frontu, czyli Pokrowsk, wielkie natarcie rosyjskie. Może zacznę w ten sposób, że część ekspertów uważa, że. Błędem w ogóle była cała ta operacja kurska, bo ci żołnierze, którzy zostali użyci do zdobywania tego kawałka Rosji, powinni być między Pokrowskiem a nacierającą rosyjską armią. Może gdyby oni tam byli, to by te postępy rosyjskie pod Pokrowskiem nie były tak olbrzymie. A chciałbym tylko powiedzieć, że już o 10 kilometrów stoją Rosjanie przed Podkrowskiem, kluczowym miastem Donbasu. Czy podziela pan taką opinię? Ja jestem ostrożny w ocenianiu błąd, nie błąd. Ja byłem zaskoczony tym, jak zresztą wszyscy. Nie dlatego, że doszło do operacji akurat tam, tylko że w ogóle do niej doszło w tej sytuacji. Czy te kilkanaście tysięcy żołnierzy mogłoby zatrzymać Rosjan w centralnym Donbasie? Myślę, że tak. Myślę, że miałoby to znaczenie. Z tym, że Ukraińcy mają jeszcze odwody, oni nie zużyli wszystkich, stąd, stąd jak gdyby nie poszli na całość, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o, o, o operację w Obwodzie Kurskim. Bo mieli siły, żeby to uderzenie spotęgować. O no, tylko co dalej? Kierunek jest na tyle odległy od głównego teatru działań, że nawet większy sukces na tym kierunku, moim zdaniem, miałby ograniczony jednak wpływ. Na to, co się dzieje w centralnym Donbasie. Dlatego ja nie byłem entuzjastą. Podziwiałem ukraińskie przygotowanie, zaskoczenie, jakie im się udało uzyskać. Tak, takie świetnie, świetne zaplanowanie pierwszej fazy, tak, bardzo dobrą koordynację, tych wysuniętych elementów. To wszystko prawda, to było zrobione świetnie, tylko że to nie są ćwiczenia. My nie oceniamy przygotowania operacji, jej pierwszej fazy, tylko skutki. Prawda? No i to nie będzie tak, że nie usiądziemy sobie na takie hot po ćwiczeniach i nie powiemy, okej, okay, zaplanowaliście ocena 5. E, pierwsza faza, ocena 5. W drugiej fazie, no za mało wprowadziliście sił 4. Finalnie was zatrzymali, tak? Ale obrona stała 3, średnia 3,75. No nie. Na wojnie niestety jest tak, że albo, albo osiągnąłeś cel, albo nie. No i tutaj osiągnięcie celu strategiczno-politycznych nie wiemy. Tych, o których mówi prezydent. Militarnie na obecną chwilę to nie jest sukces. To nie jest jeszcze porażka. Bo operacja się nie skończyła. Ale obecnie to sukces nie jest. Więc ja bym to ocenił w sposób taki. Natomiast to, co się dzieje na kierunku pokrowskim w tej chwili gorzej się dzieje nie na kierunku stricte pokrowskim. Czyli jakbyśmy spojrzeli na to rosyjskie włamanie w linie obronne ukraińskie, tak? To kierunek pokrowski, nazwijmy go kierunkiem yy, zachodnim, tam. Yy, Ukraińcy w miarę planowo oddają pozycję. Natomiast to, co się dzieje w kierunku nazwijmy go południowym, tak? czyli nie na Pokrost na zachód, tylko na południe od Pokrowska, tam się dzieje bardzo źle i tam najwyraźniej obecnie ukraiński front się załamał. W ciągu tygodnia, dwóch tygodni, Ukraińcy stracili 8 miejscowości. Proszę, jeszcze miesiąc temu mówiliśmy o każdej wiosce utraconej i były dyskusje. Rosjanie weszli, nie weszli. Tak? Tu, tutaj Rosjanie prą naprzód. Ukraińskie brygady są ewidentnie zmęczone, nie mają już wystarczających fortyfikacji. Na których mogliby się oprzeć, no bo ile linii obronnych można mieć? Do tej pory Ukraińcy uporczywie bronili każdej miejscowości. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały, jak wyglądały ukraińskie miasteczka i, i wioski, kiedy już Rosjanie do nich wkroczyli. One były okładane często tygodniami, ba, miesiącami. Artylerią i lotnictwem, w wyniku czego były tylko osmalone fragmenty ścian i kominy. Ostatnie ob obrazy, które mamy, te wioski, miasteczka zdobyte, budynki są całe, nie są zniszczone. To oznacza, że tam Ukraińcy nie zorganizowali stałej obrony. Tam, owszem, toczyły walki się, ale relatywnie szybko oddziały się wycofały. Na kierunku Pokrowskim tam mamy nawet miejscowości, gdzie była zabudowa blokowa, wysoka, którą do tej pory Ukraińcy wykorzystywali do, jako dogodne punkty oporu. Bloki stoją. Siły ukraińskie się wycofały. To jest bardzo zła sytuacja, żeby było jasne. Nie krytykuję żołnierzy ukraińskich absolutnie. Jestem ostatni, który by ich krytykował. Ukraińskie brygady są przemęczone, ukraińskie brygady poniosły ciężkie straty, nie mają ludzi, albo inaczej, uzupełnienia są, tylko nie, nie mają czasu tych ludzi przygotować. Oni prosto z obozów szkoleniowych trafiają do brykad, do, do walki. Tak się nie da. To, to tak robiono pod Bachmutem. Brygady ukraińskie cofają się. Trzyma się jeszcze kierunek, ten nazwijmy go wschodnio-północny, taki, no i dobrze, bo to jest kierunek, który gdyby on upadł, to Rosjanie mieliby szansę wyjść aż na tyły czasy fiaru gdzieś tam. No ale tam jest dogodna pozycja do obrony. Dlatego, że oparta jest o przeszkody wodne, ale z kolei też Rosjanie nie bardzo prą w tamtą stronę, bo to nie jest też dobry teren dla ukraińskich kontrataków, więc oni zabezpieczyli ten kierunek, a uderzają głównie na zachód, czyli na Pokrowsk i tam na południowy kierunek, czyli w stronę, w stronę marynki gdzieś tam. I to jest duże ryzyko, bo istnieje Istnieje duża obawa, że załamią jeszcze większy odcinek frontu, że wyjdą na tyły ukraińskich brygad, które, od, które twardo bronią tego rejonu, właśnie na, na no nazwijmy go, między zdobytą Avdiivką i zdobytą Marinką. To jest ten, ten odcinek taki, tak, frontu, na zachód od tych dwóch miejscowości. Więc sytuacja jest zła. Nie wiem, czy nie najgorsza od momentu, kiedy Rosjanie zaczęli drugą fazę wojny. No i teraz w mojej ocenie to uderzenie to kurskie nie tylko nie spowolniło Rosjan, ale odwrotnie. Rosjanie nawet kosztem ataków na czas Fiar zwiększyli intensywność uderzeń na pokros, czyli zrobili dokładnie odwrotnie. To było trochę tak, okej, okay, zaangażowaliście znaczącą część swoich sił na nowym kierunku, to my zwiększymy na maksimum wysiłek właśnie w tym włamaniu pokrowskim, nazwijmy go. To jest jak gdyby świadczy, że rosyjskie dowództwo jednak właściwie oceniło sytuację i finalnie może spowodować, że ukraiński front. Bardzo mocno się cofnie, bo, bo problemem nie jest pokrowsk jako pokrowsk. Problemem jest obszar rosnącego włamania w ukraińską obronę i tempo cofania się ukraińskich brygad na zachodnim i południowym kierunku tego włamania. To jest problem. Panie pułkowniku, ja rzeczywiście przygotowując się dzisiaj do naszej rozmowy trochę popatrzyłem na te miejscowości, które Rosjanie zdobywają. Na przykład taka informacja, zdobyli coś co nazywa się Chrodiwka. I co się okazuje? To jest całkiem spore miasto, 14 tysięcy, czy też miasteczko, 14 tysięcy mieszkańców i właśnie dostało się w ręce rosyjskie bez większych uszkodzeń, bez większych strat. Nie jest to, tak jak było wcześniej, góra gruzów, tylko całe miasto Rosjanie zdobyli. I teraz pytanie jest następujące, bo mówi pan, panie pułkowniku, że pokrowsk nie jest ważny. Tymczasem wielu ekspertów wskazuje na to, że to jest jakiś główny węzeł komunikacyjny, ukraińskich wojsk na tym odcinku i pytanie jeżeli by padł bo Pokrowsk na co się niestety może zanosić to co się stanie czy to pęknie cały front i Ukraińcy dojdą znaczy przepraszam i Rosjanie dojdą do Dniepru czy widzi pan aż taką możliwość że to się rozwinie w taką wielką kaskadowy upadek ukraińskich sił i wielką ofensywę sądzę sądzę że tutaj z całym szacunkiem do kolegów moich, niekoniecznie rozumieją, jak działa logistyka wojskowa. I ona ma swoje poziomy, tak? Czyli mamy poziom strategiczny, mamy poziom operacyjny wyższy, operacyjny niższy i taktyczny. Tu jest pewna różnica, jeżeli chodzi o o, o tą sztukę ogólną wojskową, no bo tam mamy strategiczny, operacyjny i taktyczny. Logistyka troszeczkę dzieli się bardziej i teraz patrząc na Pokrowsk, Pokrowsk był na poziomie e, początkowo operacyjnym wyższym. Im bliżej byli Rosjanie, tym schodził niżej, bo, bo logistyka się cofała. I teraz w miarę, w miarę postępu Rosja Ukraińska logistyka odchodziła od linii walk i ona w tej chwili już wygląda inaczej. Pokrowsk nie jest już hubem logistycznym i to od dłuższego czasu. Najzwyczajniej w świecie, tak? I e, do, za Pokrowskiem mamy kolejne miejscowości, kolejne drogi, no linia frontu się przesunęła, więc logistyka od tej linii frontu odeszła. Po prostu. Problemem jest to, że mamy włamanie w linię obecnie, które w niekontrolowany sposób albo prawie niekontrolowany zaczyna się rozrastać. Sam Pokrovs będzie broniony, przy czym mamy, Pokrovs jest, jest, to nie jest samo miasto, bo tam mamy kilka miejscowości, które się z nim łączą, więc jest, to jest jak gdyby trochę taka aglomeracja, Atrakcyjna do obrony. Czy Ukraińcom uda się zorganizować tam obronę stałą i to będzie drugi czas Fiar. Nie wiem. No, no. Każdy, kto mówi będzie, albo każdy, kto mówi nie będzie, konfabuluje. No to pokaże dopiero czas, więc absolutnie nie odpowiem. Ja się bardzo obawiam, że Pokrops może być wzięty z marszu, ale nie zakładam tego. Obawiam tego się, ale zakładam, że jednak tak nie będzie. Ale no naprawdę, każdy. każdy ja, ja wielokrotnie mówiłem, że naprawdę podziwiam odwagę ludzi, którzy powiedzą, nie, pokroć padnie w, w tydzień, nie? nie będzie się bronił rok. No, nie mamy pojęcia panie redaktorze, nie wiemy tego. Natomiast z tego, co informacje, które się delikatnie pojawiały, no one mówiły, że Ukraińcy przygotowują siły do, do obrony miasta. No, zobaczymy co, co wyjdzie z tego natomiast mówię i, 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 i ja zakładam, że Pokrowsk się będzie bronił, takie mam założenie, stąd z większym niepokojem patrzę właśnie na te postępy rosyjskie na południe od Pokrowska o. Panie pułkowniku, ja nie będę mówił co się stanie ale mogę powiedzieć, co mam nadzieję, że się nie stanie to znaczy mam nadzieję, że Pokrowsk nie będzie drugim bachmutem i to chyba wszyscy się z tym zgodzą, żeby to się nie zamieniło w jakiś mini Stalingrad, w którym znowu zginął dziesiątki tysięcy żołnierzy, a potem okaże się, że to wszystko było kompletnie bez sensu. No się, powiem tak, no gdzieś zatrzymać Rosjan trzeba. Jeżeli i pokrost jest dogodnym miejscem, żeby ich zatrzymać. I, I tu jest, tu jest o co walczyć. Akurat, akurat Bachmut no tam, jak gdyby za Bachmutem były korzystne pozycje do obrony, co widać, bo, bo zdobycie Bachmutu tak naprawdę Rosjanom nie dało nic dosłownie. Natomiast upadek tej linii linii Pokrovs i dalej, on, on stwarza ryzyko wyjścia na taką y, y, przestrzeń operacyjną y, bardzo niekorzystną dla, dla y, dla Ukraińców. Oczywiście, jeżeli Ukraińcy przygotują linie obronne, no to Upadek Pokrowska niewiele zmieni. Na no, tu powiem, że ja jestem zaskoczony trochę. Taką słabą efektywnością Ukraińców, jeśli chodzi o budowanie fortyfikacji. Mam wrażenie, że z różnych powodów, ale Ukraińska zdolność do budowania takich e, e, wielokilometrowych umocnień jest mocno ograniczona. No tak, tutaj Rosjanie wydaje się, że co pokazała fiasko ofensywy w zeszłym roku, Rosjanie są mistrzami stawiania takich fortyfikacji. To znaczy się, no, nie wiem czy mistrzami, ale skuteczni byli. Z tego co wiem, to, to jednym z problemów może być tak, że, że no, no Ukraina nie może zmusić, nie może zmusić cywilnych firm, żeby pracowały w zasięgu artylerii, a Rosjanie mogli. No bo to, tam mamy dyktaturę i tam po prostu był nakaz. I, i tam okej, okay, tam y, 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 pracodawca przyszedł. Tam, no, y, y, straciłem pięć traktorów, trzech pracowników tak, mówi dobra, dzisiaj nie mam czasu przyjść, powiesz mi o tym jutro prawda, no a tu, tu z, z informacji, które do mnie doszły, no, no po prostu ukraińskie firmy nie chcą wysyłać swojego sprzętu, swoich ludzi mówię o cywilnych żeby narazić ich na, na śmierć ostrzały, ataki artylerii, dronów bo, no bo te fortyfikacje, no one muszą być budowane w, powiedzmy w zasięgu tam 15. Kilometrów. Oczywiście to tak, tak nie do końca, bo można budować kolejne, głębiej, tylko ja mam wrażenie, że jednak taka Ukraińcy nie chcą jak gdyby siać chyba paniki, obniżać morale, bo naprawdę w Pokrowsku jeszcze niedawno służby miejskie sadziły kwiaty na klombach. Ukraińcy mają, mają no, mocną potrzebę takiej jednak utrzymywania normalności. No ale ja, 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 ja oglądając filmik z tego sa, sadzenia kwiatów w Pokrowsku, gdzie Rosjanie byli wtedy no, chyba 15 kilometrów od miasta, mimo wszystko zastanawiałem się, czy, czy jest to dobry pomysł. Czy jednak nie lepiej, gdyby te służby miejskie e, e, budowały barykady. No ale wtedy jeszcze nie było nawet ewakuacji miasta stąd, no. Jednak ludzie czuli się lepiej, jak widzieli, że służby miejskie sadzą kwiaty, niż budują barykady, no ale to jest takie trochę orkiestra na Titaniku. No. Okej, okay. nie jest to optymistyczne, ale, ale no, 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 taka jest prawda. Oczywiście, oczywiście. Dobrze, panie pułkowniku, to zanim jeszcze zadam to ostatnie obiecane pytanie o Polskę, to podsumowanie tego wszystkiego, co się dzieje na froncie, czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, czy to wszystko, co my, my dzisiaj mówiliśmy, czyli obwód kurski, a z drugiej strony natarcie rosyjskie na Pokrowsk, to jest tylko tematy taktyczne, czy też widzi Pan możliwość jakichś strategicznych konsekwencji, tak jak wspominałem wcześniej, na przykład pęknięcia całego frontu, jakiejś spektakularnej rosyjskiej mega ofensywy na Dniepr, czy też znowu będziemy, spotkamy się za jakieś kilka tygodni i będziemy mówili o jakiejś kolejnej małej miejscowości, o którą toczą się walki. Jakie są Pana przewidywania na koniec lata i początek jesieni? No, tak, ro, rosyjskie straty są, są dalej na tym wysokim poziomie, bo, bo tu, tu one nie, nie spadły w znaczący sposób, więc zdolności ofensywne rosyjskie nie są nieskończone. Nie jest tak, że będą w stanie cały czas potęgować uderzenie. Stąd tak ważne jest, żeby Ukraińcy wreszcie tą obronę uporczywą gdzieś złapali ten odcinek frontu, tak, żeby Rosjan zatrzymać, bo ich zdolności wyczerpią się zapewne w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Będą potrzebowali czasu, żeby zdolności swojej armii odtworzyć. Rosjanie mocno osłabili Odcinek hersoński frontu, te siły rozmieszczone na lewym brzegu Dniepru, yy, przepraszam, yy, na prawym. I teraz tak, Poroże, to samo. Znaczna część sił rosyjskich została stamtąd przemieszczona na północ. Obszar zgrupowania armijnego centrum ro rosyjskiego, to jest obecnie ich największe, najsilniejsze zgrupowanie armijne Czyli to jest ta część, która właśnie prowadzi operację Pokrosk Czas i Fiar. Ono będzie nadal wzmacniane, ale zapewne kosztem innych ugrupowań. Czyli to jest trochę w tej chwili jak taki wielki e, 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 ludożerca, tak, który kanibalizuje sąsiednie armie. Dlatego, że straty są na tyle duże, że te siły tam przerzucane muszą być a z kolei te zgrupowania osłabiono jednak tą operacją kurską. Więc jeżeli Ukraińcom uda się zatrzymać ten ruch rosyjski na tym odcinku, to w zasadzie nie ma zagrożenia, żeby gdzieś front pękł. No bo mówię, ta część to jest obecnie taki pożeracz rosyjskich sił. Więc... więc Odpowiedź prosta jest. Jeżeli tam się uda Rosjan zatrzymać, to, to, to operacja rosyjska utknie. I, I do momentu, kiedy nie pojawią się mrozy, czyli zatrzymanie roztopy i Rosjanie będą musieli przejść do odtwarzania zdolności. No ale pytanie, czy, czy Ukraińcom starczy sił, tak? Właśnie. Ukraińcy mają odwody. Mają wciąż brygady, których nie użyli, z tym, że według informacji, które mamy, te brygady nie dysponują ciężkim sprzętem. Czyli to są brygady na razie na lekko trochę. Można ich użyć, no, z tym, że Ukraińcy jednak nie walczą tak jak Rosjanie, czyli nie rzucają tysięcy ludzi na taką. Bezsensowną trochę rzeź po to tylko, żeby zatrzymać. Co Rosjanie już parokrotnie robili. To jest jednak inny sposób prowadzenia wojny. Mam nadzieję, że oni będą do tego zmuszeni. Z drugiej strony no nawet takie lekkie siły wyposażone w broń przeciwpancerną na dogodnych rubieżach tak zwanych, czyli na przykład w oparciu o zabudowę miejską, powinny być zdolne stawić długotrwały opór. To się nie stało. Być może te jednostki trafią właśnie Pokrowsk okolice i tam będą walczyć. Jeżeli te siły zostaną wprowadzone, okażą się skuteczne, jest szansa, że Rosjanie zostaną rzeczywiście powstrzymani. A mówię, kluczem, kluczem jest w tej chwili to włamanie w obszarze, w obszarze tego kierunku Pokrowskiego trochę umownie dlatego że, że to zasysa całe obecnie rosyjskie zdolności ofensywne. No i tyle. No dobrze, panie pułkowniku, to będziemy oczywiście śledzić sytuację i jej rozwój na froncie w najbliższych tygodniach i miesiącach, a teraz na koniec obiecane pytanie Słoń, a sprawa Polska. I zacznę tak, że muszę powiedzieć, że mam ambiwalentne uczucia do zełańskiego, bo z jednej strony, no wiadomo, no, człowiek wprowadzi swój naród do, w trakcie wojny, natomiast z drugiej strony czasami irytuje mnie jego stosunek do Polski, bo, może tak, w ten sposób zacznę. Prezydent Duda ujawnił w wywiadzie, chyba dla kanału Zero, jaką pomoc przekazaliśmy Ukrainie. Uwaga, tysiąc pojazdów wojskowych, z czego 400 czołgów, 10 migów, 10 śmigłowców, do tego rakiety, kraby i inny sprzęt. W sumie, uwaga... Polska pomoc dla Ukrainy w trakcie wojny to jest 100 miliardów złotych, z czego 12 miliardów na e, wojsko i co mówi Załęski? Załęski mówi tak. No Wiemy, że Polacy nam pomagali, ale ostatnio coś zainteresowanie Polaków naszymi potrzebami militarnymi osłabło i nam się to bardzo nie podoba. Wiemy, że Polacy nam dużo dali, ale coś tam jeszcze jednak u nich zostało, więc mają nam to natychmiast tutaj proszę dać. To chodziło głównie o migi, o których pan wspominał. No muszę powiedzieć, że nie bardzo mi się podobała ta wypowiedź, ale podobała mi się odpowiedź ministra obrony Kosiniaka-Kamysza, który powiedział: "OK, my rozumiemy" wasze potrzeby, ale musicie zrozumieć, że priorytetem dla nas jest nasza własna obronność, nasze własne bezpieczeństwo e, i więcej wam dać już nie możemy bez narażania na uszczerbek naszej własnej obronności. Bardzo pana proszę o komentarz do tej wymiany zdań. E, czy to jest rzeczywiście tak, że... A może jeszcze inaczej zadam pytanie. Może w ogóle za dużo daliśmy, panie pułkowniku. O właśnie. Teraz tak. Wiele krajów mając zasoby, te zasoby cedziło. Czyli my zrobiliśmy transfuzję, tak? I, I zasililiśmy w bardzo krótkim czasie ukraińskie siły zbrojne, żeby było jasne, ekwiwalentem czterech brygad pancernych. Ukraińcy dostali od nas ekwiwalent czterech brygad pancernych. Notabene siły ukraińskie obecnie to, to cztery, być może pięć brygad pancernych, jeśli chodzi o siły pancerne, żeby mieć wizję, co dostali. Yy, I dostali to w bardzo krótkim czasie. No Polacy widzieli, że, że yy, yy, straty ukraińskie szybko rosną, trzeba dać szybko. No... Trudno dziwić się, no bo jesteśmy w trochę innej sytuacji niż na przykład Niemcy, Francja, w Włochach i Hiszpanii nawet, czy Wielkiej Brytanii. Nie wspomnę. <laughs> Więc nie bardzo mieliśmy wyjście, no ale daliśmy szybko, daliśmy dużo, no i teraz nie mamy. No i to jest, to, to jest takie trochę, że ciągle widzimy, że coś dała Dania, dała Finlandia, cały czas te pakiety pomocowe płyną. A my mówiąc obrazowo, młodzieżowo, wyprztykaliśmy się z tego, co było. No i teraz rzeczywiście, no coś nam jeszcze zostało. Czy prezydent Ukrainy, grafer, w polityce nie ma czegoś takiego. Natomiast co do takich oczekiwań, że to będzie jak gdyby nieco inna. Nieco inna gra, że jednak tu się pojawi to, to takie polit, polityczne fair play. Ja straciłem złudzenia od pamiętnego przemówienia prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu dla mnie jasne było, że, no to, że tu mamy do, do czynienia z twardą polityką, z rozgrywaniem. Interesu własnego państwa, nawet kosztem innego. Nieważne, co ono zrobiło tak przedtem. Natomiast trzeba pamiętać, że prezydent Ukrainy za te działania jest bardzo krytykowany, w tym między innymi przez żołnierzy ukraińskich. Panie pułkowniku, no dobrze, ale co powinien w takim razie robić polski rząd, jeżeli znajduje się pod ustawiczną presją Ukrainy? Bo ten argument, o którym pan mówi, że my jesteśmy blisko, więc musieliśmy dawać. Jest obosieczny trochę. Czy to nie powinno być tak, że dawać powinni ci, którzy są właśnie daleko od Rosji, a ci, którzy są blisko, na wschodniej flance, nie powinni? No bo no nie chcę już tutaj trochę arogancki ten załęski jest, kiedy w ten sposób się do nas zwraca. Czy polski rząd, co powinien teraz zrobić w tej sytuacji? Ja, się, ja mam. Nieodparte wrażenie, że polski rząd obecnie bardzo osłabił presję na Unię Europejską i NATO, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Tu powinien być bardzo mocny przekaz, a trzeba pamiętać, że mamy bardzo mocne wsparcie Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii obecnie już. Tak? I, i cały czas powinna istnieć presja, zarówno na państwa członkowskie NATO. Jak i państwa Unii Europejskiej, że to są granice NATO, to są granice Unii, to nie są granice państwowe tylko. I teraz one będą bezpieczne wtedy, jeżeli Ukraina będzie prowadziła skuteczną wojnę. Żeby prowadziła skuteczną, należy dawać sprzęt i tak dalej. I, i tutaj ja mam takie no mocne wrażenie, że, że ta rola Polski ostatnio spadła. Że jednak jeszcze w zeszłym roku na przykład ta presja była mocniejsza. Może ona nie była zawsze tak politycznie poprawna, ale są momenty, kiedy przestajemy używać politycznego języka, a mówiąc obrazowo, trzeba pierdoląć pięścią w stół. No dobrze. Drodzy Państwo, takiej puęty jeszcze w historii realnej nie było. Moim i Państwa gościem był Pan pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka historii realnej. Dziękuję za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy w postaci subów. I lajków, to jest jedno kliknięcie, olbrzymia pomoc dla kanału, ale również w postaci wsparcia na Patronite i na YouTubie, bo dzięki temu wsparciu mówimy, co chcemy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Jeszcze raz przypominam o wspólnym wyjeździe, który organizujemy. Weekend niepodległości z historią realną w Kazimierzu Dolnym. Będzie dzisiejszy gość, czyli par pułkownik Lewandowski. Będzie Jacek Bartosiak, będę ja. Jeszcze jeden gość specjalny, którego niedługo ujawnimy tożsamość. Także będzie ciekawie zapisy. Wszystkie szczegóły o zapisach w opisie pod tym filmem. No i teraz oczywiście pozdrawiamy naszych wszystkich przyjaciół, przede wszystkim naszego partnera strategicznego, czyli catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla fundacji Rock and Roll Wygraj Życie, kciuk dla KFD, Polskiego Producenta Żywności Funkcjonalnej i Suplementów Diety K, jak KFD i oczywiście kciuk dla dzisiejszego partnera tego odcinka, czyli Incogni. Odzyskaj swoje dane z Incogni. I przy okazji przypominam, że 60% rabatu dla widzów historii realnej. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym Filmem Piotr Zychowicz Historia Realna Historia dzieje się na naszych oczach.